Cześć, siemano, witam wszystkich tutaj Lejto. Dzisiaj porozmawiamy sobie o problemach, jakie posiada aktualnie Tekken 7 według mnie. Także, no co, zaczynamy i zapraszam do materiału. Okej, a więc na sam start. Myślę, że można po tych paru latach, od kiedy Tekken 7 już wyszedł, coś powiedzieć. Długo mamy siódmą odsłonę Tekkena już na rynku, wliczając to wyjście na automatach. Jest to bodajże 5 lat, jeżeli się nie mylę. Tekken na automatach chyba wyszedł w 2015 roku, mamy 2020, no także to już dużo czasu minęło. Jesteśmy w środku w sumie czwartego sezonu, ponieważ została jeszcze tylko na ten moment, kiedy to nagrywam, do dodania jedna postać z DLC, z tego co się nie mylę. Także no powiedzmy, że trochę już czasu z Tekkenem spędziliśmy. Oczywiście na samym wstępie powiem, że tutaj nie będzie w filmie żadnych fajerwerków, więc w razie czego możecie sobie to odpalić bardziej w formie vloga czy podcastu gdzieś tam w tle i nie musicie zbytnio przejmować się ekranem. Także według mnie, jakie są problemy w Tekkenie 7? Myślę, że taki główny problem, i to w sumie już było we wcześniejszym Tekkenie, czyli w Tagu dwójce chociażby, to jest po prostu za duża ilość postaci i za duża ilość ruchów. Może to, jeżeli chodzi o te ruchy, to się w sumie łączy, ponieważ przeciętnie postać, powiedzmy, ma 100 ruchów w Tekkenie. Duże z postaci, które mają 120, 150 czy nawet 180. Jest kilka takich, które mają ich 60, 80 i jest to jak najbardziej ok. Zbliżamy się w okolice 50 postaci w Tekkenie 7, czyli podobnie jak w Tekken Tag Tournament 2. A więc to jest strasznie duża ilość postaci. Teraz wyobraźcie sobie sytuację, gdzie mamy, powiedzmy, te równe 50 postaci, każda postać ma, no już generalizując tutaj, te 100 ruchów, nie będziemy się zagłębiać, czy ktoś ma więcej, czy mniej. Także 50 postaci, każda z nich ma po 100 ruchów. To już jest gigantyczna liczba do ogarnięcia, co jest praktycznie niemożliwe dla nikogo. I do tego mamy jeszcze zmiany, w każdym sezonie są zmiany, dodawane nowe ciosy, bardzo dużo ciosów jest zmienianych, plus nie można zapomnieć o tym, że każdy z ciosów prawdopodobnie ma po jakieś 3, 4 czy 5 zastosowań. Atakuje, inaczej się zachowuje na bloku, inaczej się zachowuje na whiffie, inaczej się zachowuje, jeżeli trafimy przeciwnika, inaczej się zachowa, jeżeli mamy counter hit, inaczej się zachowa w powietrzu, może jeszcze odbija od ściany, daje wall bounce, może daje screw attack, może ma guarda, także po prostu ilość ruchów i kombinacji jest kosmiczna. A jeszcze na przykład cios może trackować, czyli śledzić jakby przeciwnika w lewą stronę albo w prawą stronę, więc to jest naprawdę gigantyczna ilość ruchów na gigantyczną ilość postaci. Według mnie, ale to też jest materiał na inny film, oczywiście jeżeli chcielibyście usłyszeć o moich jakichś tutaj o mojej wishliście, co chciałbym zobaczyć w następnym Tekkenie, to dajcie znać w komentarzu. Chętnie dla Was taki filmik nagram, jeżeli będzie zapotrzebowanie. Ale chodzi mi tutaj głównie o to, że według mnie powinno być jakieś 30, może 35 postaci z DLC w kolejnym Tekkenie i to by w zupełności wystarczyło. Niech ulepszą te postacie, niech dadzą im, nie wiem, każda postać niech ma, powiedzmy, swojego specyficzną animację Bagdasza. To już by dało strasznie dużo, jeżeli chodzi o jakiś taką, jakąś taką, kurczę, wyróżniającą formę danej postaci. Każda postać zachowywałaby się inaczej, gdybyśmy mieli innego Bagdasza chociażby, więc niech się skupią mocno na podrasowaniu i ulepszeniu chociażby animacji danej postaci, a nie zalewaniu nas wielką ilością postaci i macie, bawcie się, bo to jest po prostu za dużo. Kolejny problem, pomijając tę ilość postaci i ruchów, to według mnie jest to, że po prostu potrzeba nowości. Bardzo fajnie, że mamy nowy sezon, bardzo fajnie, że co ileś miesięcy mamy nowe sezony. Super, dostajemy jakieś tam ciosy, raz dostaliśmy nową mechanikę, czyli wall bounce, która w sumie aż tak bardzo nie zmieniła systemu i stylu gry, jak się na początku wydawało. Mało kiedy jest to w sumie używane, mało postaci tak naprawdę ma te ciosy wall bounce, czyli odbijające od ściany użyteczne. Potrzeba po prostu nowości. Według mnie, ja na przykład się mega cieszyłem na sezon czwarty, ale tak naprawdę kiedy już go dostaliśmy, pierwsza rzecz, trzeba było na niego bardzo dużo czekać, to troszeczkę ten hype mój osłabiło i myślę, że nie tylko mój. A druga rzecz, kiedy już dostaliśmy ten sezon czwarty, no to fajnie, tutaj mamy inne klatki, ten cios troszeczkę inaczej działa, każda postać tam, powiedzmy, dostała po jednym, dwa ciosy nowe.
No super, ale to jednak jest za mało. Po powiedzmy tych 3 latach bodajże z konsolami i PC i ogólnych 5 latach od kiedy mamy Tekkena 7, no to jest za mało. Ja już chciałbym całkowitych nowości i tyle. Także myślę, że już najwyższy czas na wyjście nowego Tekkena, ponieważ sezony aż tak dużo nie dają i myślę, że tutaj nie jestem odosobniony w tej, tutaj w takiej decyzji, w takim myśleniu. Także więcej nowości, już czas na nowego Tekkena i będzie ok. Za to netcode jest świetny i naprawdę tutaj mają duże pole do popisów w następnym Tekkenie i naprawdę nastawiam się optymistycznie, że jeżeli chodzi o online, no to będzie cudownie. Nowe konsole mają świetną siłę, więc mam nadzieję, że wrócimy do klasycznego grania na konsoli, a nie tak jak jest w przypadku Tekkena 7, granie na PC, gdzie po prostu jest za duża różnica pomiędzy konsolami a PC, chociażby w formie loadingów czy działaniu online'a. No teraz to troszeczkę zostało, powiedzmy, ujednolicone, bo mamy ten nowy netcode, lepiej to działa, no ale ładowanie się konsola a PC, szczególnie PS4 czy tam Xbox starszy, już nie mówię o PS5, pozostawia wiele do życzenia, więc dalej pozostaje granie w Tekkenie 7 na PC, jeżeli ktoś może. Okej, czyli potrzeba nowości, co jeszcze? To jest strasznie duży problem, szczególnie w sezonie 4. Wcześniej aż się tak z tym nie spotykałem, ale w sezonie 4 mamy bardzo dużo rage quitterów. Okej, to było jasne, ale mamy bardzo dużo cheatów. Nie wiem, czy się spotkaliście, czy nie, ale ja podczas, nie wiem, 3-4 moich streamów na Twitchu w sezonie 4 spotkałem więcej cheaterów niż przez pierwsze 3 sezony. Tak jest. Prawie na każdym streamie przynajmniej dwie osoby mam, które można podejrzewać o cheaty, albo jest to ewidentny cheat. Głównie czym się to objawia? Automatycznym wyrywaniem zrzutów. Były walki, gdzie na przykład ja grałem Mardukiem, miksowałem dosłownie z 10 rzutów tackle jako wake up mix up, czyli no bardzo ciężko by było to wyrwać. Łapanie w trakcie ciosów, które jest mega ciężkie na zareagowanie i miksowanie z 10 rzutów, czyli praktycznie kurczę wszystkiego, co znałem Mardukiem. Gościu przez, nie wiem, jakieś 6-9 rund wyrwał wszystko za każdym razem, więc no to już było strasznie, strasznie podejrzane i raczej mało prawdopodobne, że za każdym razem zerwał takla i tak dalej, i tak dalej. Więc auto wyrywanie się z rzutów, a kolejna rzecz bardzo częsta ostatnio to jest automatyczne blokowanie lowów. Tak jest, ludzie mają coś takiego, że kiedy zrobisz lowa, automatycznie oni go blokują. Jest to takie zachowanie ekstremalne, że często nawet są filmiki na YouTubie czy na Twitterze, gdzie mamy dwie postacie na maksymalnej odległości jakby mapy i jedna z nich specjalnie robi lowy, a druga postać przeciwnika kłóca przez całą mapę, mimo tego, że nie ma w ogóle zasięgu, nie? Także to ewidentne jest tutaj wskazanie tego, że gościu używa cheatów na automatyczne blokowanie lowów, gdzie no stoimy na drugim końcu mapy, a gościu nagle, kiedy robimy lowa, sam kuca, tak? No podejrzane. Oprócz tego mamy jeszcze takie cheaty jak jakieś makro, czyli wiadomo, na przykład elektryk, czy jakieś inne ciężkie akcje pod jednym guzikiem, crouch cancel do elektryka, czy cokolwiek innego, ale no to okej, no to zdarza się, no nic ciężko, żeby to ogarnąć na PC, dlatego chociażby przez te wszystkie cheaty chciałbym wrócić do konsolowego grania i mam nadzieję, że następny Tekken będzie w tej formie lepszy i wrócimy do grania na konsoli, do starych nawyków, jak to zawsze było, jeżeli chodzi o bijatyki. Jeszcze jedna taka w sumie rzecz, która przez jednych jest postrzegana jako cheaty, przez niektórych nie, no to są overlaye, czyli frame data pokazująca się na ekranie w czasie rzeczywistym, na przykład uderzymy postać i nagle nad jego głową czy tam gdzieś obok postaci pokazane jest, że ma stratę, ma przewagę i tak dalej. Czyli frame data taką, jaką możecie sobie poczytać w praktycie, tylko że w czasie rzeczywistym, więc działa tak naprawdę na walkach online, rankedach i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to wszystko tutaj wpisuje się i odpowiada graniu na PC, nie na konsolach. Na konsolach się ani raz nie spotkałem z żadnymi cheatami, też o takich nie słyszałem. Może są, ale jest to na pewno 100 razy bardziej skomplikowane, żeby takie rzeczy zrobić i wprowadzić do gry. A więc tak, jeszcze to są takie, myślę, główne problemy Tekkena
po sezonie czwartym, czy tam w trakcie trwania sezonu czwartego. Oczywiście wcześniej dodałbym jeszcze słabe online, ale kiedy to zostało naprawione, to naprawdę jest super i co chwilę praktycznie mamy mecze z pięcioma kreskami, więc jest mega. Ale kolejna, taka już mniej ważna dla mnie rzecz, bo ja to głównie gram w Tekena dla online'a powiedzmy, czy po prostu sparowania z przeciwnikiem, ale dużo osób casualowych, no i ogólnie dużo osób kupuje też Tekena dla trybów, dla story i customów, czyli customizacji naszej postaci. I tak jest, to jest bardzo słabe. Według mnie story jest bardzo słabe, brak trybów, zamiast, nie wiem, zamiast tego bowling, czy nawet wall bounce'a, czy jednej, dwóch postaci DLC, o wiele bardziej chciałbym zobaczyć nowe tryby. Nie mówię już o takim super wypasie jak Tekken Force, czyli wiecie, chodzony tryb, gdzie mamy jakby osobne story, normalnie chodzimy po mapie i tak dalej, jak było na przykład w Tekkenie bodajże 4, czy tam w Tekkenie 5 i w Tekkenie 6 na przykład. Normalny tryb Tekken Force, chodzenie i tak dalej. Ale takie tryby jak Team Battle, czy jakiś Time Attack, czy jeszcze nowe tryby z jakimiś na przykład boostami, czy eventami, czy cokolwiek innego. No po prostu duża ilość trybów na offline i na online. Wyobraźcie sobie, jakie to by było świetne, jakbyśmy mieli team battle, na przykład 5 versus 5 postaci z kimś na trybie online'owym. No to by było po prostu cudowne. Ja bym cały czas to grał. Nie dość, że rozwijamy swoje postacie, kilka postaci na raz, rozwijamy swoje matchupy, no to jeszcze jaka jest fajna zabawa, kiedy na przykład jedną postacią rozwalimy 5 innych postaci naszego przeciwnika. To by było po prostu cudowne. Tryby na offline i tryby na online. I ostatnia rzecz to jest customizacja, czyli po prostu ubieranie, zmienianie naszych postaci. Okej, dosyć sporo jest tych customizacji, tylko że 80% z nich jest uniwersalna dla wszystkich, tak? Każda postać ma, nie wiem, z 5 jakichś unikatowych, fajnych może ubranek, czy tam czapeczek, czy czegoś, a 80-90% to jest to samo na każdej postaci niestety. I to jest trochę mało i słabo to tak naprawdę wygląda. Szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o mnie, tak jak już wcześniej wspomniałem, to też jest filmik, materiał i o którym można powiedzieć na następnym filmie, czyli to, co chciałbym zobaczyć w następnym Tekkenie, to na przykład chciałbym zobaczyć już bardziej system taki jak ma Street Fighter, czyli możecie sobie kupić konkretny strój, fajnie zrobiony, super wyglądający strój, do którego możecie też zmieniać kolory, ale możecie go kupić, a nie customizować, gdzie każdy praktycznie ma tą samą customizację, więc ja osobiście wolałbym tryb taki rozwiązany, jak jest chociażby w Street Fighterze, że kostiumy kupujemy, a nie na przykład customizujemy, ale będą one o wiele lepiej wyglądały, czy nawet będą zmieniały efekty, czy coś takiego. Także tak to wygląda. To są chyba wszystkie na ten moment problemy, jakie przychodzą mi do głowy. No kilka jest ważniejszych, kilka mniej ważniejszych, ale no oczywiście, jeżeli jeszcze jakieś problemy wy napotkaliście albo przyszły wam do głowy, to oczywiście chętnie posłucham. Piszcie mi w komentarzu na dole o tych problemach, co chcielibyście też zobaczyć w następnym Tekkenie i czy jesteście zainteresowani tego typu filmami, jeżeli chodzi o Tekkena, czy może nawet coś innego, jakie tematy chcielibyście, żebym poruszył właśnie, co chciałbym zobaczyć w następnym Tekkenie, czy cokolwiek może innego, albo jakieś tutoriale może chcielibyście jeszcze z Tekkena, czy na jakikolwiek inny temat. Także czekam na wasze komentarze, czekam na wasze opinie, co o tym wszystkim sądzicie i co chcielibyście jeszcze zobaczyć na moim kanale z tego typu filmów. Ja się z wami żegnam, dzięki za obejrzenie, trzymajcie się i do zobaczenia, cześć!